Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Humankinda. Kochani, kurde, jesteśmy Japończykami. Okresu kto? Edo. Dokładnie tak. Natomiast jesteśmy estetami teraz, więc troszeczkę trzeba będzie w tym kierunku pójść. Militarystyka to jest w miarę. Tu jeszcze 6, to będzie sporo niestety. Tutaj też pieniędzy sporo trzeba zarobić. Gwiazdki budowniczego. No, dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Armia zgubiona na morzu gdzie? Tu. No i wy niestety, kurde. No, niestety. Nic z tym nie zrobimy. Zakup zasobu sól od kultury Imperium Gany tymczasowo został brutalnie przerwany. Dlaczego? Po co? No, tak poszliśmy na dół, kurde, w to wszystko. Niestety. Znaczy, no, cofnęliśmy się. Tutaj natomiast wracamy. No tak. Dobra, bo tu miała być tamta tura w sumie. 8 tur jeszcze do wybudowania naszego naszego cudu. Natomiast tu 3800 w Syriuszu, 3900. Dobra. Słuchajcie, 410 w następnej turze i to będzie, kurde, ten moment chyba, na który czekałem długo. Mamy zresztą tutaj, kurde, proch. To jest spoko. No i kurde, zobaczmy co oni kombinują, bo tutaj mogą przejąć jakieś coś. Nie, wracają. Chociaż... coś kombinują tu, no. Gnojki. Kurde. Dobra, spadek ludności, słuchajcie, w Asurze, ale to często... chociaż nie, w Asurze to jest, kurde, nasza stolica. Spadek ludności tu, tu. Niedobrze. Tu jest wzrost ludności natomiast. Spoko. Tu jest armia zgubiona na morzu niestety. Tutaj wy też jesteście... wy mieliście płynąć w tym kierunku, nie? No, bo wydaje mi się, że stracimy, kurde, tę jednostkę, więc popuńmy tędy. Może będą jakieś rzeczy, kurcze, tutaj. Jakoś tak potem tu. No. Dobra. Tu jest armia nasza, która czeka, więc wy płyńcie tu. Hops. Jeszcze jedna jednostka by się przydała. Bo my straciliśmy tam, nie? W sumie tu jest 5, 9, a miejsca jest na 5 na 8. Nie no, na 9 w sumie. Dobra. No i ty nie masz niestety ruchu, więc... więc hops. I tu jest full. Jakoś tam, potem tu, tu i tam odpłyniemy. No i nie wiem, co z tą armią zrobię tak naprawdę potem. Ci są tutaj. Plus spadek ludności? Nie, plus jeden za jedną turę. Tu jest taki spadek, nie spadek, bo mamy dwa żywności tylko. Dwa punkty żywności na turę. Ceremonie publiczne raczej mnie nie interesują w tym momencie. No tutaj faktycznie można by... to jest dzielnica rolnicza, ale mamy chyba wszystkie budynki. Tak, zrobione. Więc trzeba po prostu dzielnicę mieć kolejną. Nie, magazyn zbożowy w sumie jest. Mamy pożytku. Żywność na rolnika plus jedno miejsce na rolnika. No jest to pomysł potem, żeby to dorzucić. Tu jest szkoła. No, to na spokojnie, bo tutaj akurat z tą ludnością aż tak się nie spieszę. Mamy 4200, zaraz do Syriusza nam dojdziemy. Natomiast w Asurze, w naszej stolicy, nie mamy... wpływy to jest 5. A na rzece. No właśnie, kwestia jest tego, że tej rzeki specjalnie tutaj nie mamy. No tu. Ewentualnie gdzieś tu jest rzeka, tu jest rzeka. No. To może nie być głupim pomysłem. To jest w ogóle, kurde, 5, 8 osób mamy, nie?
No, plus jeden za jedną turę, więc to tak będzie sobie skakało. Dobra, no niech tu będzie na razie tak. I gdzie jest moja armia? Bo miałem armię tu właśnie, no, którzy mieli przyjść i skopać dupska tym na dole. Tu. Więc zobaczymy. Natomiast Syriuszu, czy my jesteśmy gotowi na to? Wydaje mi się, że tak. Tylko pytanie właśnie moje jest takie, czy faktycznie w tym miejscu chciałbym mieć miasto? Wydaje mi się, że tak jednak, bo mamy trochę rzeki. Trochę pól. No, dobra. Zróbmy to. Rozwiń posterunek miasto. Blum. Dobra. Plus 1 za 11 tur to może nie. Plus 1 za 2 tury to jest ok. I tutaj tak. Fundusz to tam spoko. 7 miast. No. No ale cóż. Cóż ja mogę. Dobra. Zakład garncarski spoko. Niech będzie. Irygacja zalewowa, tak. Jest magazyn zbożowy. Tutaj mamy żywność na konia, ale nie mamy konia. Na dzielnice rolnicze i sponio. Dobra. Żywność na rzece by było dobre. Tutaj bym zrobił faktycznie tę dzielnicę rolniczą w tym miejscu. Ewentualnie tutaj też, no bo mamy sporo miejsc na dzielnice przemysłowe ewentualne, jeżeli byśmy chcieli. No i tu na dole. Albo na górze. Nie, nie mam. Aha, bo nie mam pewnie tego zasobu, chociaż tutaj mam to. Nie można kupić własnych zasobów. Nie zamierzam kupować własnych zasobów, zamierzam je eksploatować, bo tutaj, nie, bo mamy tę kopalnię, tak? Tutaj. Tak, bo są domki, coś tu jest, jakaś droga, spoko, dobra. Czyli żelazo mamy. Więc git. No. Dajmy to, dajmy to. Mamy dostęp do portu? Chyba nie mamy. No i właśnie, można by poprzyłączać posterunki. Będzie 22, 22. No. I tutaj byśmy mieli konie. Już. To jest relokacja posterunku. Dobra, czyli tutaj. Dobra. A przyłączmy, faktycznie. To nam spadnie, ale niedużo. Bo mamy jakieś tam sole kupione, marmury i tak dalej, nie? Więc spoko. To jest za 238 już następny, więc raczej nie. No. Prawdopodobnie jeszcze jedno miasto zrobimy tu, ale to bardzo w przyszłości. Dobra. No to chyba tyle. No. W sumie można by tak wskoczyć, nie? Tutaj. Tu i tędy i cześć. No. I tak zrobimy. Dobra. Tu. Jedna bezczynna armia tutaj. Która. Jest tu. Chcę zobaczyć, co się z tymi dzieje tutaj. Ale widzę, że nie zobaczę. Tutaj jest na górce. No są perełki. Dobra, pójdziemy jakoś dołem może, bo tutaj nieodkryty jest teren i tyle. Spadek ludności. Opracowana władza imperialna, super. Dzięki temu mamy możliwość przeniesienia stolicy. Sformalizowanie praw i obowiązków odpowiedzialności obywateli poprzez prawa lokalnych namiestników pozwala na stosowanie władzy politycznej na odległość bez zastosowania siły superancko. Dzielnicę rozrywkową dzięki temu mamy. Temu odblokowaniu. Stabilności na przylegające dzielnice rolnicze. No to stabilność faktycznie. Rogatka. Plus jeden fundusz. Potrzebujemy konia i metal. Tu mamy tych pretorian. O, spoko wreszcie. Okej. Okay. Dobra. Aha, bo my tutaj mamy w sumie postępy, robimy dalsze. Widzi rozwijamy. Do ciężkiej piechoty. To jest wojownik Jaguar. No. Miejsce dostępne w armii. Spoko, spoko. Przejmij miasto. Zapewnia możliwość łączenia kilku miast. To może być, kurde, niegłupi pomysł, słuchajcie. Żeby w tym kierunku pójść. Za 4 tury, no. To zróbmy tak może.
Bo tych specjalnie nie potrzebuję chyba teraz. Co prawda to w hutnictwo pójdzie później. Wielki piec oraz zbrojownia. Doświadczenie dla tworzonych jednostek. I git. I to się kończy na tym. Albo się kończy na tym, albo to idzie tędy tu. Do władzy scentralizowanej. No, byśmy mieli naszych samurajów wtedy z naginatami. No kurde, a to tego, nie? Antykawaleryjna? Tak, odporność na jazdę. Git. Dobra. To jest git, tu jest git. Zmiana nastawienia. Imperium Gany inaczej na ciebie patrzy. Co? So be it. We will meet your demands. You have my appreciation. Ale co? Czemu? Zaniepokojeni. Nie, kryzysu nie mamy. To im rośnie. Ale nie zerwali nic. No dobra. To nie czaję jakby. Przyjęli moje żądanie? Tu jest spadek ludności. Tu jest wzrost ludności. Git. No to mieliśmy. Tu, dobra, okej. Dobra, moje wojska zaciężne. Tu, hops, ciachs. Ty, mix. Tytuł. No i tyle. No i dobra, pytanie czy... Jak my się, kurde, bo my stąd przypłynęliśmy, nie? My jest jedna tura. Tak. Tu, dobra. Więc na górę wszyscy. Okej. Tu można by ich ulepszyć, kurde, do kogo? Do Pretorian. O kurde. To jest za 5 zeta. Taka akcja. A tak na tył ma zastosowanie zawsze, gdy sojusznik jest przy celu, bez względu na jego pozycję. A kurde. Bo wy macie 28 siły bojowej, a wy macie 30. No to taka różnica w sumie nieduża. Zwłaszcza, że wy macie 8 ruchu, a wy macie 4. No. No właśnie, bo ja bym ulepszył ich. W sumie czekajcie, bo wy jesteście tutaj w razie W. Dobra. To w sumie za dużo nie muszę się przemieszczać tutaj. To zmieńmy ich. O kurde. O kurde, pszka. Ps. Dobra. Git, no niestety was tutaj nie ulepszę. To smutek. Dobra, wy. No i tyle. Tu jest to do wzięcia ewentualnie. No można by tam pójść. Gdzieś tak w tę stronę. No. I wy. Cofniemy się jakoś tu. Coś tu będziemy kombinować, a raczej tak. Dobra. Nie ma trwającej budowy, niestety żadnej. Ale wydaje mi się, że mamy więcej tego, nie? Bo to chyba robiliśmy dzielnicę jakąś. Tutaj zakład garncarski w ogóle jest. Czemu go nie było wcześniej, nie wiem. Są różne te... A, dobra, bo to jest, kurde, miasto, to co wysunęliśmy żądania, żeby to było nasze. Ale wiecie co? No jakbyśmy mogli faktycznie przejąć miasta, to byśmy porobili tutaj taką akcję. Portu nie macie. A szkoda. Dobra, jeden za jedną turę, spoko, nauki trochę, git. Stabilność spada do 68%. Jak tam, jeżeli chodzi o pieniądze? Sytuacja wygląda. No tu jest tak, handlarze ryb. A ten port to bym zrobił, kurde, powiem szczerze. No, tylko gdzie? Tu. Plus 7, plus 3. No. Git. Jak się robi. Bo to też są pieniądze. Czy jest tu gdzieś napisane?
Jakie mamy dzielnice na przykład w tym? Ewentualnie można by tutaj się... Nie. 46 przemysłu to trochę, kurde, mało. Ucznicy, rydwany. Dobra. No to jest dzielnica tak, targowa. Tu jest rolnicza. Rozrywkowa już tu jest, spoko. Stabilność daje. Tu jest targowa. Wytwórcza, badawcza, rolnicza, targowa. No, ładne miasto to jest. No faktycznie można by złączyć te miasta dwa, jeżeli będziemy mieć taką możliwość. Teraz wpływ, minus 10 stabilność, wpływ przylegająca góra. No właśnie patrzę, że tutaj są góry. Plus 17, ale tu jest dzielnica wytwórcza już. No bo z tej strony nie mógłbym? Nie mógłbym chyba. No tu jest plus 7, tu nie mamy zasobów, bo tu jest, tu nie ma nic. Więc można by tak zrobić. Dostaniemy minus 2 z przetwarzania, synergii, ale to przylegająca góra jest, nie? Bo tutaj po prostu mamy wszystkie te, i do góry, i dzielnice, nie? I to by było plus 15, ale... Nie wiem, czy chciałbym to wywalać po prostu, chociaż z drugiej strony... I co? Dobra, zróbmy to, tak. Tu jest, myślę, że tu jest dobry pomysł na to. Dobra. Odległa metropolia, słuchajcie. Zakładanie miast w obrębie własnego kontynentu to trudne przedsięwzięcie, jednak jest znacznie prostsze niż zakładanie ich na odległych brzegach. Pory roku, klimat, przyroda, rośliny stanowiące podstawowe pożywienie, wszystko jest tam obce. Nie mówiąc już o mieszkańcach wywodzących się głównie z miejscowych ludów. Twoje imperium rozciąga się obecnie na wielu lądach. Musisz więc zadecydować, jak będziemy traktować takie nowe miasta. Kolonizacja, pokaż szczegóły. Możemy zwasalizować kolonię. Pracują dla ojczyzny, to idziemy w stronę wtedy ojczyzny tutaj i nakłada status służalcze, czyli 5 funduszy i 10 przemysłów, w sensie 10 funduszy i 10 przemysłu, albo naturalizowane kolonie, społeczność nowych miast, niczym nie ustępują starym społecznościom, bez względu gdzie się znajdują. I to by było dobre, harmoniczne, plus 25 stabilności na podbite miasta. Aha. No dobra. No niestety nie stać mnie na nic teraz, żeby tak pomyśleć tu, a chociaż momento, bo mamy obce zwyczaje. Poszanowanie kultur, chyba dopatrzyliśmy słowa na gwiazdkę epoki, no. Tylko 6400 to kurde kosztuje, więc... No nie, no nie teraz. Dobra, co wy tu kombinujecie w ogóle? Coś kombinujecie, tu jest 6 tur nadal. 39 populacji, no nie mamy takiej populacji nawet, gdybym chciał. W Rzymie biblioteka tworzy się i dobrze. No i tyle w sumie. Się ruszyliście tak. Dobra, trochę pieniędzy. Rozsądności git. Spadek ludności niedobrze. Terytorium nawrócone na nową religię. Na naszą. Inwestycja kupiecka w twój ekstraktor rtęci. Co byś chciał? Przede wszystkim. Spoko. A relacje. Mamy pokój z nimi, ale to... No bo ostatecznie, kurde, nie będę ich chyba atakował. A przepraszam bardzo. No i tyle, dobra. Nara. Słuchajcie, mamy tutaj, no bo to są relacje, no spoko, ale... Sojuszu! Wiecie co? No można w sumie pójść, jeżeli, kurczę, tamci gańczycy, nie? Czyli ci czarni coraz mniej tutaj mają z nami wspólnego, no to można by, kurde, podpisać to. No. Mają rtęć, ale my też mamy rtęć, więc nie potrzebuję. Umowa kulturowa, plus 5 wpływów, spoko. Dobra.
Sovereign, how can I help you? Traktaty, handlowami, udostępnianie map. Właśnie, kurde. Chcecie? Odmówiono. No niestety. No i tutaj. Dostępne jest nowe roszczenie. Gdzie? Co? Odrzucono propozycję traktatu i mogę im, kurde, wiecie, roszczenie. Nie. Dobra, nieważne. Cultural wonder. In my considered opinion, one of your competitors garnered a lot of fame building that monstrosity. Co? Kto stworzył cud? Gdzie to jest pokazane? Inwestycja kupiecka sprzedana zasób. Mongołowie? Nie, no nie wiem. Gdzieś coś pewnie zbudowali. Dobra. Pójdźmy tu. Tu są ci. Kurde. This independent people possess sophisticated customs, rights, language and beliefs. Nie, nie, idziemy ich bić, kurde. Nie będziemy się tutaj przejmować specjalnie. Dobra. Idźmy tu. Chociaż właśnie, bo tutaj mamy nieodkryte te ziemie. Okej. Założyli tutaj, kurde, ten posterunek. Ale nie wzięli tego. Dobra. Tu tworzymy. Tu jesteśmy naszą armią gdzieś. Gdzie ta armia jest w ogóle? Bo ją dałem gdzieś tu. What? Trwa bitwa. Wróg ma przewagę, słuchajcie, ale ich jest malutko. Co oni tu mają? Jedną konnicę mają. Nie bardzo rozumiem. Chyba, że wsparcie mają. No, kuszników. No. Nie wiem, czy sobie damy radę, kurde. Jak mają... Znaczy, wiecie, chciałbym zobaczyć faktycznie tych kuszników w akcji. Czy oni faktycznie muszą mieć pole do działania? Dobra, wiem, że odrzucają. No mógłbym tutaj ulepszyć ich, ale nie mogę, bo to muszę na swoich ziemiach, rozumiem, zrobić. No. Za dużo miast mam, kurde. Dobra. Boom kulturowy. No, ewentualnie boom kulturowy mógłby zadziałać tu. Tak. W sensie... I tam są... Tu. Tak? Miasto posterunek nie należy do ciebie. Mhm. Wydaje mi się, że gdybym inna kultura by wpłynęła na nasze ziemię, to wtedy można by po prostu nasze ziemię nawrócić. No. Dobra. Wy też idźcie tu. Po tej stronie. Wy tu. Ty tam. Ty na razie stój. Ludzie jak zwierzęta, słuchajcie. Śledząc rozwój twojej cywilizacji, musisz przyznać, że miasta nie tylko są zakładami produkcyjnymi. To miejsca, w których ludzie żyją i tworzą społeczności. Administracja jest teraz podstawą twoich miast i czas najwyższy zadecydować, co jest twoim głównym obowiązkiem wobec obywateli. Oka. Możemy bezpieczeństwo publiczne wybrać albo zadowolenie społeczne. Minus 50 do kosztu dla garnizonu, do zbudowania, albo dla dzielnicy rozrywkowej.
No niestety, no, nie zrobię nic teraz w tym kierunku. 119 armia zgubiona na morzu. No to nie jesteście zgubieni na morzu, co ty tu? Już się ulepszamy powoli, w sensie ten. No. Okej. Ty. Dwie bezczynne armii, zebrano osobliwość tam. To wiemy. I ta armia. Mamy miejsce jeszcze jedno? Nie. Dobra, idziemy w tam jakoś. Idziemy ich bić. Miejmy nadzieję. No mógłbym podejść z tej strony ewentualnie, ale... Co jest tu? Imperium Gany jest zainteresowane tym miejscem. No to niech se będą. Aha. Że kupili wtedy rtęć, tak? 920 dużo, kurde. Ale wydaje mi się, że można by. Minus 6, bo będziemy minus 1 za 9 tur mieć. Dwóch przerzuciłem, tak? Nie chciałem dwóch. Chociaż w tym momencie może to będzie lepszy pomysł. Żeby mieć więcej ludności tu. Mamy tu port. A bo tę dzielnicę przy ten. Tu mamy port, spoko. Tę dzielnicę przyłączyłem. Obory. I mamy konie tutaj, słuchajcie. Także to jest dobry pomysł, żeby mieć to. W tę żywność. Handlarzy ryb pójść. Składy drewna na terenie lesistym, ale tu ewentualnie. No, można by pójść w tym kierunku. Amfiteatr to jest 4 wpływy na placu głównym. No i tyle chyba. Tak naprawdę. A wy tu jesteście. Gdzie co? Zniszczmy ich, bo mnie wkurzają. Tak, elegancko. Gwiazdka militarysty, nikogo nie straciliśmy, natomiast oni jak najbardziej. I git. No, także może ich kurde nie będzie, bo to chyba ci co nas zaatakowali, chociaż nie, tam byli kusznicy. Także nie wiem, o są. Kurczę, bykowie. O kurde, rycerze, w ogóle 36, masakra tu jest jakaś. Jesteśmy tak w plegary z technologią, że masakra. Spadek ludności, ci tu biegną. Tu będzie armia zgubiona na morzu zara. Więc płyńmy. Tu. Nie wiem, czy ich kurde nie wyślemy, tylko nie wiem, jak to zrobić. Tędy w dół. Tu i tędy. I to może mieć kurde sens ewentualnie. Żeby wzdłuż tego kurde wybrzeża. No. Ulepszyć kurde kogoś. Nie mam nawet na kogo. Za turę dostaniemy te wici. No to można by wtedy pikinierów. Tak. 31. Wydaje mi się, że to oni zastąpią włóczników, nie? O, tu są ci, tu są ci. Rydwany. Tu są włócznicy, no. 18 mają siły bojowej. Wy natomiast macie 31, no to kurde, jest różnica duża. No. Dobra. Git. Wy na razie... Podejdźmy tu. No kurde, idzie. Gościu. Może to być kurde... To nie będzie, bo oni mają przewagę. On mnie zaatakował. Nie, to muszę poczekać, kurde. Nie wiem, czy damy radę, kurde. Zwłaszcza, że nie mamy specjalnie ludności. To są dwie tury. Ewentualnie łuczników. No właśnie, dlatego chciałem pójść w żywność mocno, żeby stąd ewentualnie werbować się, kurde. 1000. No można poprzyłączać, bo raczej miast nie będę miał. Chociaż zostawmy, kurczę, może ten. Może wpływ na przyłączania tych miast. No i właśnie te dwa miasta chciałem zrobić. Złączyć i wtedy byśmy mieli, kurde, dwa mniej. Byśmy mieli 6.
Suchary i wołki. Z każdym rokiem wzrasta potęga morska imperium, a nasze statki badają coraz odleglejsze morza, dokonując głośnych odkryć. Suza przesyła wieści, że do tamtejszego portu morskiego wpłynął ostatnio statek kupiecki, przynosząc ze sobą straszliwy widok. W ciągu wielomiesięcznego rejsu większość załogi padła ofiarą szkorbutu. Przyczyny choroby są nieznane, a jej objawy są przerażające. Morzy tracą zęby, ich skóra pokrywa się plamami, następnie popadają w letarg i umierają. Ten problem może się jakoś powtórzyć podczas kolejnych morskich podróży. Trzeba jakoś zareagować. Co rozkażesz? Jeść cytrynę. Wszystkie statki zostaną wyremontowane. Większa szybkość skróci czas oceanicznych podróży, to jest minus 200. I wtedy przez 10 tur mamy szybkość jednostki wzrasta o 2. Albo utajenie. Choć marynarze zostaną odizolowani w infirmerii, to miejmy nadzieję pozostanie tajemnicą. Nie no, chyba wydamy 200 zeta. No. To jak wydamy 200 zeta, słuchajcie, i będziemy płynąć szybciej, to... A, myślałem, że mi to da. W następnej turze. No i popłyniemy wzdłuż, faktycznie. Tylko, że w takim układzie można by tutaj mieć dodatkową jednostkę. Nie wiem, czy łuczników, czy kuszników, bo to jest za jedną turę. Dobra, ale to i tak zróbmy kogoś, kurde, myślę, że nie ma czasu na to. No Rydwan, bez sensu. Dobra, zróbmy Pretoriana. No, są dwie tury, co prawda, ale myślę, że w tym czasie oni przypłyną. Tutaj mamy kogoś? Nie. Nie ma miejsca i tutaj ewentualnie zamiast tej jazdy kogoś? Ta jazda mogłaby się przydać. No i tu chyba też drugiego Pretoriana, ale nie wiem, czy gdzieś w innym miasteczku, bo będziemy płynąć raczej tędy. Tędy tu i tam. No to można by ewentualnie tu zrobić kogoś. Właśnie jakiegoś Pretoriana, żeby był. Jest jeden za trzy tury. Niedobrze. No. Dobra. Opracowano Wici, super. Powołanie pod broń pozwala różnym grupom społecznym szkolić się niezależnie od siebie w czasach pokoju, co zapewnia szerszy wachlarz formacji wojskowej. Git. Pikinierzy. No i właśnie kusznicy. Broń dystansowa. Obrony przed atakami bezpośrednimi. Kusza jest wolniejsza od tradycyjnego łuku, jej bełdy zadają większe obrażenia, a szkolenie z jej obsługi zajmuje mniej czasu. 31 siły bojowej, spoko. Strzał na 3 pola. 4 ruchu, git. Dobra. Wzrost ludności w Szedarze, super. Spadek ludności tu. Światowe osiągnięcie zablokowane, wiatr w żagle, niedobrze. No i my jesteśmy na wodach terytorialnych? Nie. No właśnie. Ale tutaj już tak. Tak, do kuszników, kurde. No dobra. Wiecie co? Zróbmy ich na kuszników. I tutaj faktycznie na... Tak. Na pikinierów. Trochę pieniędzy poszło, ale wydaje mi się, że warto. Nie. Moment. Po coś nie ogarniam tego. Dobra, a mieliśmy mieć, kurde, większy zasięg teraz, nie? Chyba, że to same statki, no ale to... Od tej jazdy nie ulepszę na razie. No. Wiecie co? To w takim układzie, ja nie wiem czy... Tu sytuacja... No mamy ciutkę przewagi, ale... Oni mają wsparcie tych 6 kuszników, tylko jeżeli jak oni będą gdzieś z tyłu, to można by ewentualnie tych zabić szybko i zamknąć tam przejście. Zwłaszcza, że mamy jazdę tam. I tak chyba zrobimy, wiecie co? Nie wycofiamy się stąd. Dobra. Bo oni atakują nas, tak? Tu mamy naszą flagę. Ja
Jesteście na rzece. Zmniejszona prędkość tego. Oni atakują nas, ale kwestia jest tego, żeby... Właściwie to... Nie wiem, czy tędy można wejść. Wydaje mi się, że nie, ale strzelać można. No i właśnie, pytanie, czy to jest kurde mądre. Wiesz co, ty bądź tu. Ty tu. Ty tam. Ty bądź tu. Zaatakujemy ich z tej strony. Chcę ich po prostu tu dziabnąć i wsparcie zablokować. Chociaż wsparcie jest tutaj. Okej. Ile to jest tur w ogóle? Nie wiemy, ale pewnie sporo. Dobra. Są skurczybyki. Dobra, jak to wygląda? Jazda kusznicy. Mógłbym tędy przejść ewentualnie. Mógłbym się wycofać też na tyły, żeby podeszli bliżej i zaatakować ich z dwóch stron. Można. No, trzy pola. Raz, dwa, trzy. No, musiałbym tutaj stanąć. Bo bez sensu się tutaj... To wszystko miesza. Albo atakujemy. Albo kurde nie. Zwłaszcza, że z góry atakuje, nie? Bo tędy nie dobiegnę tutaj, nie? Nie. Bo tu jest przekraczanie rzeki. Może gdybym chciał tutaj przyjść, a tutaj wejdę, tak, ale stąd nie zejdę. Czy stąd zejdę tędy, wydaje mi się, więc spoko. No i tyle. A wy ewentualnie... Dobra, tu się zabili. Nie, to ja ich zabiłem, tak? Teraz to już kurde, nie wiem. A nie, bo to jest następna tura. Okej, dobra. Na tędy nie wjadę. Tutaj nie wjadę, bo to już jest kurde granica miasta, więc oni bronią miasta. No bo jak wejdę tu, no to zostanę w tym miejscu. Więc nie wiem, czy tej jazdy po prostu nie odwołam. Jakoś. No ona może kurde pojechać tam. I tak zróbmy. O, mógłbym podejść tu faktycznie. Nie mogę ich ten? Przyatakować mogę. Nie no, tych trzeba wyeliminować, tylko kurde. Okej. No, minus 12 to są kurde takie słabe wyniki, no i stąd nie przejdziemy. Ale przejdziemy stąd. Au. Jeszcze jedni biegną. No, to będzie problem trochę.
Bo ta jazda nie zrobi nic, nie? Musiałbym... A mógłbym wejść tu w sumie. Wejdźmy tu. A, bo tędy nie zejdę. Myślałem, że tędy zejdę tu. Mógłbym ich wtedy od tylca tak zwanego dziabnąć. Aj, właśnie nie wiem, czy ich kurde wycofać, czy co z nimi zrobić. Tu jest przekraczanie rzeki, więc tak se. No. Mógłbym się tutaj zamienić. Bo tu będę widział tylko tych, tu będę widział wszystkich. Ale staniemy sobie chyba tutaj po prostu. Tak naprawdę to oni muszą ten, nie? Atakować nas. Nie, dobra. Bitwa będzie kontynuowana w następnej turze. No, kurde. Dzieją się rzeczy różne, powiem szczerze. Tutaj już mamy kuszników, tych pretorian, spoko. Tu już nie pójdziemy. Pilne wydarzenie. Wrogowie Imperium, słuchajcie. Twoje Imperium zostało zbudowane na konfliktach. Jego historia jest pełna wielkich wojen, dokonań i bitew. Nowa epoka niesie ze sobą przełomową broń oraz przełomowe odkrycia. Musisz się dobrze zastanowić, jak traktować podbitych wrogów. Podbite Imperia. Tylko walka z ciemiężcami może być powodem do dumy. Mamy plus 20 nastrojów wojennych po wygranej bitwie. Albo plus 10 nastrojów wojennych. Na relacje, tak? Imperium mocarstwowe. No niestety, tego też nie wybierzemy póki co. Za mało mam wpływów. Ale, kochani, patrzę, że już jest 40 któraś minuta. 42 chyba. Więc zakończymy sobie ten odcinek tutaj. I tę bitwę dokończymy w następnym odcinku. Natomiast plan jest taki, że stąd faktycznie idziemy na dół. Tu była moja armia. Co się z nią stało? Ona jest tu? Nie. Miałem moją armię tutaj. Chyba. Albo ta poszła na armia na dół, nie? Mogło tak być, kurde. Bo ją dałem chyba do stacjonowania gdzieś, czy co? Wojskowe. To jest to. Na lądzie. No tam my tylko mamy dwóch. Na flotę mamy tą. Ta koga stacjonuje w ogóle? Gdzie ona jest? No tak. Ma to sens teraz. Że ona tu stacjonuje. No tu jest ten pułk. Tak. Tu jesteście wy. I wy jesteście tu. No. Dobra. Okej. I tu. No nic tu nie zrobię niestety. Mogę sobie opłynąć. I tak zrobimy, może będą jakieś skarby na morzu. Natomiast kochani, jak mówię, na tym zakończymy. Także kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.